Dobra, co? Tutaj widać się w kolejnym filmie. Dzisiaj, no, czuć opór delikata, to normalność po prostu, to jest agratna jest półka zoo. To normalność, że tu jest opór pełną parą. Wozimy, kosimy, zaczęliśmy wczoraj kosić kukurydę, kosiliśmy 6 hektarów, no, łańcuchy przeskakiwały nam. Przeskakiwały nam łańcuchy na headerze i no, na barszaku. I no tak zdanie, no nie fajnie wypadło. O, wuja już jedzie ze szóstką. On jechał za mną. No, wozimy na teraz, dziś wczoraj woziliśmy na 4 zestawy. Dzisiaj wozimy na 5. Dojechał na kumpel Ruskiem, Bergmanem. A ja wczoraj byłem na zawodach i niestety nie mogłem od początku wozić. Wozili, później się zamieniłem z ojcem i wszedłem na Ruska. Wszedłem na Ruska naszego z gnojarką i później wieczorem pojechał do Aty. No to wziąłem na tę siódemkę już wczoraj naszą. Woziłem. Naszą tę siódemką woziłem, więc no. A ja... Jak to wygląda? Wozimy to, Tetor z Unią, Fiszą z D6, Poszynka, no to ja z T7 i Rusek z małą gnojarką i Rusek z Bergmanem jednym i sieka dzisiaj i przyczyna już wiemy, czemu nam raczej przeskakiwały łańcuchy. Z tego powodu co? Kupiliśmy nowe łańcuchy, nowe te ślizgi takie, na łańcuchy i coś jeszcze kupiliśmy, już nie pamiętam, dobra. No i po prostu, wiadomo, naciągnięte to nie było wytarte, nic nie było wytarte i po prostu nic nie było wytarte i no po prostu było naciągnięte. A teraz jak się trochę wytarło, dostało masy dostało, no i dostało masę, no to gdzieś trochę tam się poluźniło i zaczęły nam przeskakiwać. I teraz jak dociągnęliśmy, to już powinno być dobrze. Jedyny minus nieraz jak jest krzywo zasiane, to jest palczak. Niestety, no, kemper by mógł pasował, no, bo byśmy nie patrzyli na rządki. A tak to musimy się przejmować rządkami i nieraz jak jest krzywo zasiane. A gdy my mamy 7-4, no to nie jest za fajnie dopasować nieraz jak ojciec krzywo zasiął. Więc jak pole idzie z klina, to w ogóle. No, jadę teraz po drugą szczepę, bo dzisiaj rano no, była akcja, reanimacja headeru, więc co? Jeszcze stalizę teraz dokładaliśmy, bo no, a jeszcze nowa stalizę jest założona. Więc w tym roku jak była taką się gewali, jak te najnowsze 900-ki, no to tam nie ma co narzekać, ale ruch jest taki dzisiaj, wczoraj więc w nocy, jak tam do 12, ja 12 starym szczepom ja jechałem, no to kurde, zero ruchu, środkiem drogi. A teraz, kurde, jakieś wymysły, jeżdżą, nie wiadomo po co ci, gdzie ci ludzie jeżdżą? Wrzesień, nie, gdzie na wakacje? Ja. No, ale idzie robota, idzie naprawdę robota, to mi się podoba. To mi się podoba. Dzisiaj no musi iść ta sieka, bo ja już, no już nie mam innego wytłumaczenia, bo już myślałem, że tryby są trąbane, coś, no nie, no wszystko dobrze się, bo sieka jako sieka to idzie, ona bez awarii, tamten sezon przeszła i ten idzie, ale ten header, no to była porażka, my mieliśmy w tym roku dlatego łańcuchy, mówimy, że powinno być dobrze, ojciec już nie jedzie, nie, myślałem, że Ruskiem już jedzie, nie, ale już, no już powinien pomału wyjeżdżać jakby, no, dobra, ja się włączę, jak już będę przy siece, jak już będziemy walić na mój zestaw, więc no, zaraz się widzimy. No, walczę, już podjechałem pod siekę. Minimalne spóźnienie, bo nie zrozumiałem, bo oni kosili tu i pewnie tak teraz w kółko chyba będziemy jeździć. Więc no, ale walczymy już. No, teraz widzę jakoś chyba prostowany jakiś klin, bo jedziemy na 5 rządków. Walczak, to jest naprawdę. Dojedziemy, no, 4,5 na godzinę powiedzmy tak. Wiesz, do tyłu, bo tak to trochę do dupy podjechałem. Nie no, kukurydza to taka jedna z ulubionych akcji moich. Że to jest taki najgorszy kawałek, dziki z żaru od cholery. Takie niby fajne pole, ale tak kurde.
ciężko. Ciężko tu teraz z kukurydzą. Teraz najgorszą kukurydzę kosimy, najgorsza ziemia. Tam, po tamtej stronie to jest dobra ziemia. Ten środek taki jest taki ani nie dobry, ani nie słaby. No najgorsza kukurydza nie jest. A my tak piaski wykaszamy na kiszonkę, a dobre ziemie to na ziarno zostają, tych 60 hektarów, żeby było na ziarno. No, bo mamy tą przystawkę swoją do kukurydzy, no to wiadomo, żeby trochę na to ziarno było. W przyszłym roku będzie mało na ziarno. 25 gdzieś tak wyszło, bo od cholery pszenicy siejemy po kukurydzy. Co się teraz wyrabiamy, bo co no? Bo żony na moją napiszą, ma dowalimy od cholery. Bo to ja robię ponad dziś no przejazd i jedną trzecią przejazdu. A długie pole, strasznie. To się wyrabiamy. Jeszcze ja mam najszybszą skrzynię w ciągniku. Znaczy na tą małą kolebkę od Ruska, to też od cholery się wpakuje. I nie powiem, że nie. Naprawdę. Jest okej. No. Jeszcze to przyjeżdżę do przodu, ale to... No tam rurą też będzie redukował. On widzi tam, on trochę bardziej tam widzi niż ja. O, widzicie? Też od cholery dzików. O, tu najlepsza kukurydza, to wiadomo, że dziki pójdą. Kukurydza? Miejscami wyższe od jaguara, jak wczoraj, które mogę zdjęcie bym tu podesłał, żebyście... No tu też widzicie, o, że no jest kukurydza porządna. I już cię, o, już ma co dygać. Otworzę okno, chcę pozwolić, jak on tam z kukurydy chodzi. Jeszcze tam niech grzyga do tyłu, aż ma tam się wysypywać z tej przyczepy, o brawo. No. A teraz? Już nie wiem. Dobra, ja się łączę, jak tam będę sypał powiem szczepę. Popys, coś takiego, coś się jeszcze dogra. No, zawierzam na pryzmę, tylko mi tu ugniecie, bo tu się ojdzie z Teraruskiem, nie mogą. Zobacz, czy ja to siódemką dał radę, a myślę, że powinienem dać radę. No nikt nie może na razie tu podjechać, ale nie no, raczej mi się wydaje, że dam radę, kurde. Już nie wiem, no, kto jest. Tu siódemka nie podjedzie, byle się nie zakopać, wiesz, rzecz? Musi iść, wejdzie. Dobra, pasuje. Ciężki wjazd na pryzmę. Aha, no ja, bo te. Ale kurde, już bym stanął. Teraz muszę tu mu wyjebać. Jo, to mu wyjebie tu. Pasuje. Dobra, bo się to zablokowało. Tu o ramę wszystko zaczęło. No, tu mi turem tylko dogniecie, bo teraz mi się otworzyło, bo nieraz tak zależy, jak jest jebane grydy.
Teraz tam podjadę też, jak wysypię teraz mu dużo tu. O nie, te szóstka. Te szóstka z piszonkiem. Elegancko, też napierdolone jest z towaru. Dawaj, dawaj. No. Tu gnojary, te ziarna na boki ziarna dawają. Gnojara, piszonka i unia. Dobra, wezmę tak. Ty widział. Bo ja jeszcze tylnią piszon i unia sobie jeszcze tylnią klapę otwierają zawsze trochę. Minimalnie. No ale ga, ale ładnie się prezentuje zresztą. Tu teraz muszę mu wysypać, żeby on sobie tak ładnie to wyrównął w miarę. Teraz tam nie ma ten, to może se... Nie zdążę samemu na pryzmę teraz ubijać. Jedna osoba przecież na pryzmę na małego nie holanda przydała. O kurde. Nie wyjdę, dobra. Nie, bo już mówię, kurde. Która mu pasuje, jak wjechałem na pryzmę, naprawdę. Dobra, włączę się dalej. Na razie basta. No, ja teraz jeszcze podjadę. No, jeszcze cały czas. Co? Musiał wciągnąć mnie na pryzmę. Znaczy kawałek podjechałem i zaczął drapać już. Już nic nie zrobiłem. No i teraz tam trochę połowę mu wysypałem na początku, żeby sobie tam robił górę. Koniec, no i teraz mu na środek, żeby miał chodę odgarniać. To co? Elegancko to wygląda. Dobra, idę zamknąć dom. Ojeju. Jest ładna hałda, już jest usypana. I to ładna bardzo. No. Kurde, koło jedna od tira. Jedno koło jest od tira dołożone. Zabezpieczony. Jedziemy. O. Tak wygląda sieka. Elegancka, ładna, podrobiona. Ziarna, najważniejsze ziarna, ale choć gniotownik. Gniotownik nie jest za fajny, wam powiem, że nie jest za fajny gniotownik. Gniotownik nie jest za fajny i to taki bardzo niefajny, tak szczerze. Dobra, włączę się na polu. No. Dobra, dobra, lecimy, już godzina jest 10 chyba. Jest? Jo, jest już 10. No to lecimy po kolejną przyczepę kukurydzy, już ostatnią, nie ma co więcej. Dzisiaj poloza, już dzisiaj nie widzimy. Dzisiaj, jutro kończymy wozić tam do siebie. Kończymy wozić do siebie. Do siebie i jedziemy na, jeszcze jutro kończymy drugie gospodarstwo. Więc no. Jutro raczej zakończymy już kukurydzę, nam mi się wydaje, jutro blisko do wożenia, już spokojnie to ogarniemy, żeby tylko skończyć to i tu zostaje też na ziarno trochę, jeszcze tą klimę zimno. Oporowiec się pali, bo czuć opór.
tak no nie nadążamy zbytnio z odwozami, by się jeszcze mógłby dwa odwozy się przydały, ale nic nie zrobimy, co zrobić, ale jest jak jest, nie ma co. Ale ja to z transporty to ja lubię robić. Kurde. Robota złota. Ostatnie. Ładne kopie jutro. No, jeszcze dogram ten. Dogram no, może coś jutro jeszcze ten. Czy to dogram coś może jeszcze to ten. Albo osobny film jakiś nagram. Nie wiem, zobaczymy. Od wizji. Z kopca. Dobra, walczymy dalej. Już jestem na polu. Dobrze, że jest tylko ta lampa na tej sieczkarni, tak szczerze wam powiem, bo nie byłoby za fajnie. Bo tak se przynajmniej wszystko ładnie widzę. A trzeba ją wyczyścić nawet, bo było gorzej. I to tak bardzo. No. Bo na halogenie z tyłu, jak mam zapalony, to nic nie widzę, niestety. No, a szkoda. I tu moja przyczepa do pełna i koniec będzie. Znaczy od tej strony, bo tu lew to jest nieźle. I będziemy ją brać. Będziemy ją brać pod tę na ziarnówkę, a inny kawałek wypuścimy na kiszonkę, bo dziki idą. A tu na razie dziki na początku były wejścia, a już nie ma. A to minimalne tam. Też dostaliśmy parę groszy, ale to tam. Raczej każdy rolnik, większość rolników wie, jak jest z szacowaniem strat. Więc no, co to za pieniądze. No, ale co zrobić? Jest zboże, teraz ładnie zasieje. Gdzieś 7 hektarów zostaje na kiszonkę. No połowa. No bo tu jest ponad 13,5, no to no mniej niż połowa powiedzmy. Musimy jedno do wykoju, bo tu to u gór idzie na najgorszej ziemi. Najlepsza kukurydza jest, naprawdę. 6XYZ. A nic tu nie było, w tym roku akurat kukurydza nam się udała. Znaczy, tu jest lepsza ziemia niż tam, gdzie zostawiamy, a kukurydza jest lepsza, o wiele. Jestem tak, jeszcze to jest ta dziupana taka, to my siejemy drugi rok. Że no, jakby chyba, no, wiecie powiedzmy o co chodzi, no. Że nie kupujemy, na kiszonkę nie kupujemy oryginalne ze centrali, tak na ziarnówkę kupujemy. Jeden jest droższy od normalny, a na kiszonkę no nie kupujemy z centrali. Tu za polecenia halogena, żeby tu się dobrze nakręci teraz. Teraz jest dużo miejsca do nakręcania, to tam się nakręca. To później ten. Bo jest tą tworzyczką mnie nakręca, żeby jej nie złamać przykładowo, to bardziej chodzi, bo tak to tam bez problemu bym się nakręcił, a nakręcam na połowę pola. Nie no, tak mi wygodniej, znaczy wiele bym mógł nawet, no nawet bliżej nakręcać, ale mówię po co się męczyć się nie wiadomo co, marzyć na koszynkę, a tak to. Ale no. O. I ładnie gasimy. No.
jeszcze druga by się poszła, przydała, naprawdę. Tutaj było, to by ubywało. Fajnie. Dobra. W tym filmie to już na wszystko. W następnym filmie pokażę panopryzmy. I co? Widzimy się w następnych filmach. Na razie i cześć!